Niedaleko wioski Abundalakaki znajdowała się szkoła dla specjalnych osób. Przeważnie były to jakieś dauny lub szczury tego typu. To jest Bartek. Chociaż mówimy na niego niedorozwój. Dał testować bronię na wojnę swoim ciałem za 2 złote. Dlatego pojawiła mu się ta przyjebana twarz. Lub dlatego, że go biją w domu. Przejdźmy teraz do Kamili. Jest to atencjuszka, nic więcej dodać. To jest cichy dzieciak. Nie znamy jego niku z życia, ale podobno trzyma w swojej walizce broń na nauczycieli. Oraz Władek, prawie bym zapomniał. On po prostu leży, lepiej go nie ruszać, bo gryzie. I oczywiście ja. Ten najbardziej rozwinięty chyba. Chciałbym się przedstawić, ale to innym razem. Był to dzień jak codzień. Idę se do tej budy dla homonkulusów. Wchodzę jak zwykle spóźniony i widzę go. Dyrektora, który z tych beczek dolewa sobie do butelek. Więc wyjebane. Jak nie widzi, to iść dalej. Już miałem wchodzić do windy, ale usłyszałem dziwne dźwięki u sprzątaczki. Były to 2 geje. Morris. I Gregory. I jak zwykle miałem wyjebane, niech robią co chcą. A więc jechałem. I znikąd i zowąd pojawiła mi się ta świnia. Już zaczął drzeć pizdę na cały głos, ale na chwilę przestał. Wiedziałem, że muszę zaatakować. Obaliłem go i poszedłem do klasy. Lecz to nie była kurwa moja klasa. To jest jajo, jak widać po jego twarzy. I jego przyjaciel żyrafa. Oczywiście miałem tych cweli dość, bo się darli, więc wjebałem im po granacie. I jechałem dalej. Idę do klasy na kucaku, żeby ta dwuwymiarowa kurwa mnie nie zobaczyła. Drze mordę, więc mogę iść dalej, bo on w ogóle oczu nie ma. Siedzimy tak z 20 minut. Aż Bartkowi nagle odjebało. Zaczął rozpierdalać wszystko we wszystkie strony. Rzucał krzesłem Władka. I Władkiem. Aż przykleiło go w grób. A tą starą rurę, która siedzi za mną, nawet nie wiedziałem, że istnieje, aż wyjebało za okno. Do tego czasu nie mogliśmy jej znaleźć. A ja tak wpatrywałem się bezbronnie i jedynie co mogłem zrobić, to spierdolić z tej klasy. Więc tak postanowiłem. Ale wyjebanie drzwi w powietrze to było tylko moje marzenie, bo wiedziałem, że mnie wyjebą z tej szkoły. Więc normalnie chwytam za klamkę, ale widzę jego. To był ten stary grzyb, co się darł, gdy wchodziłem na drugie piętro. Chciałem na spokojnie otworzyć drzwi, ale ten zaczął się drzeć. Wyjebałem mu drzwiami i poszedłem z tego sierocińca. Nie wiedziałem, że go wypierdoli aż na drugi koniec szkoły, ale chuj w niego. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie dał im jakiegoś granata. Pies czy co to jest, też się palił. Jak słodko. Wychodziłem ze szkoły, ale usłyszałem ten znajomy głos. Kurwa, to ten przyjeb skanował okolice, szukając mnie. To mu wyjebałem z snajpy. I poszedłem do domu, rozmyślając, co ja zrobię teraz z swoim życiem.